nawet bym wpadł na taki pomysł, żeby przetaczać ten instrument po prostu po podłodze i wtedy się to wszystko tutaj rozbija, rozwala o te pręcidła. Idzie jakieś takie dziwne dzwonienie, tutaj woda, tu jeszcze ten dźwięk po prostu ja mu nadaję raz jakąś tam prędkość, a on po prostu robi resztę. Coś tam się dzieje, wszystko tutaj się wali, pali, sypie. I ale patrzcie, a tutaj to się tak to się stało, tak to się rozbija, ale fajnie, wow. I tak się to posypało, po prostu Znaczy, ja sypie nigdy się. nie wyrażałam emocji moich na instrumentach, ale wyobrażam sobie, że gdybym miała taki instrument, to na pewno umiałabym je właśnie na takim instrumencie, jaki sobie w głowie utworzyłam i jaki wymyśliliśmy z Grzegorzem, że na takim instrumencie mogłabym na luzie wyrazić w zasadzie większość moich emocji. No, przedstaw się. Aha, dobra. To Musisz. ja mam na imię Emilia i przyszłam zrobić do Pawła instrument tutaj z Grzegorzem. Będę go tworzyć i Paweł go zbuduje ze swoimi ziomkami. To ja ze swojej strony. Ja mam na imię Grzegorz. I miałem dużo różnych pomysłów, ale Emilia się uparła, żebyśmy instrument zrobili razem, więc musieliśmy ustalić wspólną wersję i będziemy starać się o niej opowiedzieć. Instrument będzie nazywał się Grzemilia. Pomysł w każdym razie był taki, inspirowany różnymi dziwnymi instrumentami, zwłaszcza sprętami. No to tak, bierzemy metalową miskę, taką dużą gdzieś. Do tej miski przytwierdzamy. Pręty różnej właśnie długości, pręty metalowe. Tylko w taki sposób, żeby one nie wystawały Poza miskę, ponad ponad miskę. miskę. I ustawiamy te pręty pionowo. Do tej miski wlewamy wodę i wsypujemy kulki metalowe bądź szklane, bądź z czegoś fajnego, co by dzwoniło. I to wszystko przykrywamy membraną. Naciągamy na to membranę z plastiku czy z jakiegoś tworzywa, które nie byłoby skórą. I jeszcze od boku tej miski, od ścianki, byłaby wmontowana rurka, która by umożliwiała wdmuchiwanie po prostu powietrza własnoustnie. Mogłaby mieć ustnik, ale to zaraz powiem. Chodzi przede wszystkim o to, żeby można było spowodować. No bo nawet to wdmuchiwanie powoduje gulgotanie tej wody, a co za tym idzie, że ta woda się porusza, te kulki się poruszają w tej wodzie. I rozbijają się o te pręty metalowe różnej długości, które są umieszczone w środku w pionie po obwodzie. Do tej rurki byłby ustnik, można by było przyczepić taki ustnik z otworami, tak jak we flecie, i by to można było wdmuchiwać, wtedy by wydawało jeszcze dodatkowo jakieś dźwięki, i te wysokość tego dźwięku obniżałoby się, przytykając palcami otwory ustniku. Jeżeli na przykład odwrócimy tę miskę dnem Dnem do do góry. góry, te kulki będą się przesuwały po membranie, woda się będzie przelewała, ale właśnie po to będzie warto poruszać tą miską w taki sposób, żeby było słychać jakieś poszumy, różne dźwięki nietypowe. Ta woda się właśnie będzie przelewać, kulki się będą przesypywać. A też będzie wykorzystywane dno miski, bo jeżeli będziemy grać akurat na dnie miski, nie na membranie, to też uzyskamy przesuwanie się kulek i przelewanie się wody, ale to będzie zupełnie inny dźwięk. A jeszcze z kolei, jeżeli będziemy tym potrząsać, to w ogóle już uzyskamy jakieś kombo, więc to będzie taki wielofunkcyjny instrument. Tak, i w ogóle jeszcze odwracając to, tak próbować nawet to bokiem jakoś trzymać, wtedy te kulki będą się bardziej po prętach przesuwały. Tak. No i tego też jesteśmy ciekawi. No. A No gdyby to już. był instrument wiszący, I też tak o tym że ty pomyślałem. pocierasz smyczek, a przez to, że on się sam w sobie przelewa, to się robi samo to. Tutaj się woda, po prostu przez to, że on się kiwa, coś tu się obróciło, bo pod wpływem tego wiszenia, bo on tam na tym wisi jeszcze ciężar swój, jeszcze woda mu coś tam dodaje, to powoduje takie automatyczne przelewanie. My niewiele musimy robić, a my tylko
potrzemy, nadamy jakiś, nazwijmy to pęd, jakąś siłę, która tym instrumentem ruszy, uruchomi go po prostu sam w sobie. Woda też w ogóle daje taki jakiś element uspokojenia. Zawsze jak na przykład ostatnio grając na tym waterfonie, z jednej strony słyszało się jakieś odgłosy puszczy, po prostu echa takie, które się wydobywają, które nie wiadomo od czego się odbijają, bo one się ciągle zmieniają i są nieregularne przez to przelewanie się. I też powoduje woda, no jak widzę gdzieś wodę, to od razu albo się czuję takie na przykład ochłodzenie w upalny dzień, albo w ogóle, że ale bym się napił, tak sobie myślę wtedy, nie, jak słyszę gdzieś tę wodę. No dla mnie głównym wydźwiękiem tego instrumentu i głównym powodem, dla którego chciałam go wymyślić, to były właśnie emocje, które chciałabym na nim przekazywać. Bo tak sobie wyobrażam, że jak tak mocno dmuchnę w tą rurkę i te kulki się porozbijają o te pręty, no to cała jakby frustracja, złość, którą czasem czujemy, a nie zawsze umiemy ją wyrazić przecież, mogłaby zostać tam wyrażona. A z kolei jeżeli będziemy delikatnie obracać tą miskę, trzymając ją bokiem, to kulki, tak sobie wyobrażam, i woda przelewająca się i kulki przesuwające się po prętach będą wyrażały wszystkie moje myśli, które mam w głowie i których nie umiem wyrazić, bo ich jest aż tak dużo, a często też są bardzo różne. Tak samo jak różne będą te dźwięki, które będą wydawane przez te kulki obijające się o pręty, a z kolei jakby grając na membranie, czyli trzymając miskę dnem do góry i wykonując ruchy podobne do wykonywania, do grania na tym bębnie oceanicznym, czyli poruszanie nią w sposób taki właśnie na przykład delikatny, to sobie wyobrażam, że jakby to odzwierciedlałoby moje podejście do życia, do tego, co w życiu bym chciała, albo do tego, co w życiu już mam. My możemy powiedzieć tylko o tym, co sobie wyobrażamy, o jakim dźwięku. My nie jesteśmy inżynierami, tak jak wspomniałem, odbudowy instrumentów. I na dobrą sprawę też nie wiemy, na ile możemy sobie pozwolić. Co się da zrobić, tak? No właśnie, bo w sumie no, wyobraźnia nie ma ograniczeń, nie? Tak.